Tak jak obiecałem, dzisiaj zajmiemy się drugim rozdziałem The Mandela Catalog. The Mandela Catalog Volume 2. Dzisiaj powracamy do historii alternatywnych, by nadrobić to, co do nadrobienia nam zostało. Przed nami historia dwójki przyjaciół, którzy jednak zostali rozłączeni przez alternatywnych, ale o tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym filmie. Cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo w kolejnym materiale, w którym to zajmiemy się The Mandela Catalog Volume 2. Nim zaczniemy, koniecznie zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej, a także kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Wpadaj również do mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzednich materiałów na temat The Mandela Catalog, to lepiej zrób to teraz. Masz to w tej playliście, masz tam film na temat sezonu pierwszego, to znaczy volumu pierwszego, a także na temat The Mandela Catalog Exhibition. Tymczasem myślę, że możemy zaczynać. Bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły drugiego rozdziału The Mandela Catalog. Zatem drugi rozdział The Mandela Catalog, czy też The Mandela Catalog Volume 2, początkowo był dla mnie totalnym rozczarowaniem, no ale po czasie przekonałem się do tego epizodu, chociaż nadal uważam, że jest najgorszy ze wszystkich. Prezentuje nam co prawda zupełnie nową historię zakorzenioną w tym samym świecie, jednak nie wprowadza zbyt wiele nowych rzeczy do tego świata. Przenosi nas również w nowe czasy, które dotychczas Mandela Catalog nie eksplorowało, jednak co z tego jak... Nie ma to zbyt wiele sensu, ale postaram się to uargumentować później. Na razie spróbujmy wniknąć w ten volume drugi i zobaczyć, co tak naprawdę będzie miał on nam do przekazania. Wszystko rozpoczęło się od zapowiedzi. Teaser wylądował na kanale Alexa 11 stycznia bieżącego roku. Ale jako, że jest to teaser, to przejdźmy od razu do dania głównego, czyli The Mandela Catalog Volume 2, który został opublikowany 18 stycznia bieżącego roku. Zatem volume drugi rozpoczyna się w ferie zimowe roku 2009. Wobec tego akcja tego epizodu ma miejsce aż 17 lat po śmierci... Jego miał na imię? Po śmierci Marka. Heathcliffa. Zatem jak widzicie, rozstrzał czasowy jest dość spory i zobaczmy, jak tam alternatywnie sobie radzą te prawie dwie dekady później. Na początku dowiadujemy się o dwóch osobach poszukiwanych przez FBI. Jest to Adam Murray, a także Johna Marshall. Informacja mówi, że podejrzani są prawdopodobnie powiązani z niejakim Bithorn Paranormal Society. Paranormalną społecznością Bithorn, a nagroda za ich schwytanie to 100 tysięcy dolarów. No, fajna kasa. Następnie dowiadujemy się również, iż Adam to ofiara numer 3, a Johna to ofiara numer 4, więc coś to sugeruje. Następnie jesteśmy świadkami rozmowy dwójki profesjonalnych biznesmenów z pewnym klientem, który oferuje dość sporą sumkę za usługę. Jednak nim przejdziemy dalej, czym jest samo BPS, Bithorn Paranormal Society? Jest to coś w rodzaju nieoficjalnego zespołu śledczego, który reaguje na wezwania w sprawie alternatywnych i jakby ich wykurza. Jakby to miało cokolwiek zmienić. Za chwilę dowiemy się, że nie są to zbyt profesjonalni goście, bo... wiecie, ofiara 3, ofiara 4. Ba, nawet Alex Kister na swoim Twitterze rzucił bardzo ciekawy pościg. Śledztwa prowadzone tanio. Owa tajemnicza klientka prosi ich o dokonanie śledztwa w pewnej sprawie paranormalnej. Bowiem słyszy ona miauczenie swojego kota Johniego, który zmarł kilka lat temu. I've been hearing things. Like what, ma'am? I still hear the meows of my old cat Johnny, but the little guy passed away a few years ago. Really? A freaking cat alternate? Wówczas Marshall stwierdza, że to kot alternatywny. W sumie dość ciekawe. Klientka oferuje im 500 dolarów za każdą noc spędzoną w jej domu. Mają tam spędzić 3 noce pod jej nieobecność. Chłopaki się zgadzają. As soon as possible, please. When's your next opening? Well, we could do tonight if you want. Can you do 3 nights? I'm away from home on a business trip. I'm sure this will give you enough time to deal with him. Well... How about 500 a night? Oh, hell yeah! All right. Sounds like a plan. We will help your cat, ma'am. Thank you so much. I appreciate it more than you can think. No problem, ma'am. It's just what we do. Następnie spotykamy ich, kiedy w drodze do hrabstwa Mandela psuje im się samochód na kompletnie odludnej drodze. Więc ci zaczynają kminić, co zrobić dalej, czy go naprawić, czy może ukraść jakiś inny samochód. I w sumie koniec końców nie dowiadujemy się, co tak naprawdę zrobili.
Jednak mam nadzieję, że ten swój samochód naprawili, choć raczej nie jest to zbyt prawdopodobne. W każdym razie udaje im się jakoś stąd odjechać, czy swoim wozem, czy nie, to już nie jest aż tak ważne. I w końcu dojeżdżają do hrabstwa Mandela. And who's to say that she's not even crazy? Who's to say she's not as high as I'm going to be in 30 minutes? I would hope us, because the last thing I need is getting a weird house call from a stoned lady about a dead cat, and then there'd be nothing there. Right, half of me thinks that there aren't even alternates, and the mayor was just too stupid to just make that entire infographic. Yeah, but like, why are we getting so many calls about alternates in the first place? Maybe it's mass hysteria. Right? Do you think this is the rise of the war on alternates? I don't know. We're just... You will arrive at your destination in 10 minutes. Holy shit, that's actually really useful. I mean, they didn't have to outlaw these things, did they? Like, I doubt that guy's face could appear on something like this and, you know, kill you. I don't know. No, they did not. I like how you're making us out to be gangsters when all we did was, you know, get all of this. I know, it's just... We lived our whole lives under the radar, right? Like the quiet kid. Wkrótce po długiej trasie podjeżdżają pod swój destination point, którym okazuje się być stary dom Cezara, który już nie jest domem Cezara, tylko jakiejś babki. I chyba jest to właśnie ten dom, gdzie wcześniej zmarł Mark, więc będzie dość ciekawie. Jeżeli dokładnie porównamy klipy z The Mandela Catalog Volume 1 z klipem z Volume 2, to bardzo łatwo dojść do wniosku, że to jest dokładnie ten sam dom, który zmienił się tylko kosmetycznie. Zobaczmy, co wydarzy się w środku. Co istotne, kamera samochodowa przestała nagrywać o godzinie 23:42. Następnie jesteśmy świadkami wydarzeń z nocy pierwszej, którą chłopaki spędzili w domu. Jest to 12 stycznia 2009 roku, godzina 23:45. Chłopaki rozdzielają się, natomiast później wchodzą do domu i wówczas zaczynają śledztwo w sprawie domniemanego ducha kota. Aczkolwiek koniec końców wszystko potoczy się w trochę innym kierunku. I'm not scared. I'm allergic to cats. You seeing this? The door? It's locked tight. That's kind of weird. Trying to... Do you have anything to, you know, tear it down? I'm not gonna bust down this random lady's door. It's fine, she's not gonna find out. Anyways, moving on.
Następnie akcja przenosi się do wydarzeń z następnego dnia. Okazuje się, że mikrofon w kamerce samochodowej jest zepsuty i możliwe, że to tylko szczegół, ale być może coś go uszkodziło. Coś złowrogiego. Później z kamerą zaczynają dziać się trochę dziwne rzeczy. Chwili, kiedy z domu zaczynają dochodzić krzyki. Wówczas Adam stwierdza, że wchodzi do środka mimo faktu, że Johna stanowczo mówi nie. I mean, I don't see anything. I think we're just kind of babysitting an empty house for 3 nights. I mean, I think the best thing that can happen is we just leave now and then we say we were here the entire time. Because I'm looking at this house and I'm looking at this footage, and even though there's nothing too threatening about it, I don't like it. I really don't like it. It's literally just an empty house, bro. Can you suck it up for 3 nights? Suck what? Where did that come from? I think that came from the house, man. I really don't like this now. I'm the opposite. This is kind of interesting. I don't think you should go in there now. I'm going back in. There's something deeper than a cat here. I think that's the problem. I think it's fine. You're over. Realize what this could do for us? Do what for us? We're already on the run. We don't need this attention again. Do you like it or not? I'm going back in. Adam, please. It's too late. I've already made up my mind. Chwilę później akcja przenosi się do wydarzeń z nocy drugiej, z 13 stycznia 2009 roku, do godziny 12.32 w nocy. Narażenie na działanie tych czynników powoduje znaczny wzrost uszkodzeń i pogorszenie jakości wideo. Na początku prawdopodobnie Adam stara się jakoś skontaktować z duchem kota za pomocą tych wszystkich urządzeń duchołapnych, że mogę tak to ująć. Po chwili natomiast przez radio odzywa się Johna i wówczas dziać zaczynają się troszkę dziwniejsze rzeczy. Poza tym, że tylko moim zdaniem Johna brzmi trochę jak Mark, kiedy daru ryja na alternatywnego? Nie wiem. What year were you born in? Are you lost? Am I coming through? Loud and clear. Oh my god, behind you! Shut up! You see anything on the cameras? Oh my god, behind you! Dude, cut it out! Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop! Oh my god, behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? Po scenie, kiedy już na miejscu pojawia się alternatywny, akcja przenosi się do opowieści biblijnej, tak ikonicznej dla całej fabuły The Mandela Catalog. I tym razem obserwujemy losy Adama i Ewy. Myślę, że to jest dość podręcznikowa historia w Biblii, którą raczej wielu z was powinno znać. I don't know. It was good, but suddenly I feel kind of scared. Zgaduję, że to tu zasnąłem. Tymczasem po zakończeniu opowieści biblijnej trafiamy do tej faktycznej fabuły, gdzie dziać zaczynają się coraz ciekawsze rzeczy, a na scenę wychodzi alternatywne. Hey, I lost visuals on cam 3. You think you could check that out? Thank you.
tym też momencie w transkrypcji do filmu pojawia się ukryta wiadomość o następującej treści. Pacjenci zgłaszają wiele nieprzespanych nocy po początkowym uwidocznieniu się ich objawów. Nie trudno jednak tego uniknąć. Pacjent musi starać się aktywnie tego poszukiwać. Adam, dlaczego nie wróciłeś do auta po tym, jak starałeś się do tego mówić? Johna. Słuchaj, stary, jestem głodny i nie chcę stąd wychodzić bez ciebie. Trochę się martwię. Nie wiem, czym jesteś tutaj tak zajęty, ale po prostu wróć do auta. Pojedźmy po pizzę, a potem wróćmy do domu. Proszę. Johna, spójrz, zamknięte drzwi są już otwarte. Wreszcie słyszę kota. On miauczy. Zadzwoń do mnie przez radio i możesz pomóc mi z tym. Adam. Nic nie jest warte ryzyka. Cóż, jakże adekwatne i często pojawiające się zdanie dla tej serii. Po chwili rozpoczyna się dialog dwóch przyjaciół, który najlepiej, żebyście odsłuchali sami. Don't. Just don't, okay? Please. Oh, so now you're taking this seriously. Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me? Was you being serious? I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I... Fucking listen to me! You're not in... So you thought that when we started doing these fucking death marches and nothing happened, and I get it, but this right here is real, and you should know that more than anybody. What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself. And I'm telling you right now that I won't be here to confirm that. Well then just fucking leave then! Leave! Are you? Did the right thing. Nobody is coming to help you. Johna? You there? Do you understand?
Johna zostawił Adama samego w domu, do którego mieli przyjść, a wówczas Adama zaatakował alternatywny, który pojawił się na telewizorze. Był to prawdopodobnie intruz, którego twarz nawet widzimy w całej okazałości na telewizorze i to więcej niż kilka razy. Alternatywny zaczął wypowiadać dość ciekawe słowa do Adama, które mieliście przed chwilą przetłumaczone. W międzyczasie Johna odjechał, lecz cały czas był pod wpływem alternatywnego. Była wtedy 5:23 nad ranem. Prawdopodobnie Johna zachorował na MAD, dlatego słyszał też te głosy, chociaż niczego nie możemy być pewni. Ten zatrzymał się na końcu drogi i zwymiotował. Więc podsumujmy wszystko, co wydarzyło się w The Mandela Catalog Volume 2. Dwójka przyjaciół Adam i Johna, którzy byli członkami pewnej grupy, która zajmowała się śledztwami wokół spraw alternatywnych, zostali wezwani do pewnego domostwa, ponieważ kobieta, która ich wynajęła, twierdzi, iż słyszała odgłosy swojego dawno zmarłego kota, jego miauczenie. Natomiast jak później się okazało, żadnej kobiety nie było. Kota raczej też nie, może bo zadał na telewizorze. Tak naprawdę zostali tutaj zwabieni przez alternatywnego, który nawet pokazał się nam na ekranie. Po co? Cóż, jeszcze tego nie wiemy. Znaczy się, wiemy, ale już kij. Tak naprawdę za wszystkim od samego początku stał alternatywny. Prawdopodobnie ten sam alternatywny, który stoi za zabójstwem Marka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Koniec końców zdaje się, że oboje zachorowali na MAD. Adam trochę bardziej, przez co został w domu i został tam uwięziony przez alternatywnego, który prawdopodobnie wiadomo co z nim zrobił. Natomiast Johna także zachorował na MAD i słyszał głosy w swojej głowie. Co stało się z nimi dalej? Na ten moment nie wiemy, jednak możemy się tego tylko i wyłącznie domyślać. W każdym razie los obu panów absolutnie nie należał do najlepszych. W każdym razie jest to po prostu kolejna przerażająca historia, która miała miejsce w tym samym domu, dwie dekady po poprzedniej przerażającej historii, która się tu wydarzyła. I szczerze, totalnie nie jestem fanem tego drugiego rozdziału The Mandela Catalog, wydaje mi się być jakiś taki, no trochę niepotrzebny. Można było to przedstawić w trochę inny sposób, a myślę, że na taki faktyczny kolejny rozdział mógł zostać umieszczony film, który powiedziałby coś więcej w kwestii fabuły, a nie dodał kolejne dwie postaci, których prawdopodobnie nigdy już nie spotkamy i tylko przeniósł akcję w nowe czasy. Ale tak czy siak było to nawet spoko, aczkolwiek nie jestem aż tak dużym fanem jak epizodu numer 1 i Exhibition w sumie. Tymczasem cóż, my słyszymy się w kolejnych odcinkach, mówi do was Mondar. Trzymajcie się do kolejnych, zostawcie jeszcze kciuka w górę pod filmem, jeżeli materiał się spodobał, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadaj również do mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a my słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!